Hej, dzisiaj przed nami piąty odcinek z motoserii. Świeci tutaj genialne słońce, jest piękna pogoda, sobota i cieszę się, że mogę nagrać dla Was ten materiał. Motoseria, czyli pozyskiwanie klientów przez handlowców salonów motocyklowych. Piąty odcinek na temat klienta, który jest Twoim ambasadorem na przykład na Facebooku. Z całą pewnością, jeżeli sprzedajesz motocykle, samochody czy cokolwiek innego, bo jest to dość uniwersalne, podejrzewam, że posiadasz, Twoja firma posiada, Twój salon posiada fanpage na Facebooku, co oznacza mniej więcej tyle, że jeżeli tworzysz angażujące, ciekawe, interesujące, angażujące treści, takie, które wciągają w dyskusję, które poszerzają temat i które dają dodatkowe, wartościowe informacje, to masz swoich ambasadorów. Ambasadorów, czyli ludzi, którzy lubią Twoje treści, udostępniają je dalej, komentują praktycznie pod każdym postem. To są tacy formalni orędownicy, zwolennicy marki, ambasadorzy właśnie, takich nazywam. I ci ambasadorzy często posiadają dostęp do zasięgów, które dla nas, jako posiadaczy tego fanpage'a salonu, nie są może dostępne. W jaki sposób zatem pozyskiwać klientów poprzez ambasadorów? Poproś swoich ambasadorów poprzez oznaczenie ich w jakimś poście, otagowanie ich, żeby udostępnili Twój najbardziej wartościowy post tygodnia, coś naprawdę epokowego, żeby to udostępnili, skomentowali, popchnęli dalej, zachęcili do tego, żeby subskrybować treści Waszego fanpage'a, żeby wejść w interakcję, żeby zacząć rozmawiać, żeby zacząć interesować się motocyklami albo przenieść to zainteresowanie na znacznie wyższy poziom. Taki ambasador może być Twoim darmowym sposobem na uzyskanie zasięgów i bardzo cennych nowych klientów, do których Ty jeszcze nie docierasz. Wszystkiego dobrego, dajcie znać, jak Wam idzie.